na podbój kosmosu z Feniksem, a dokładnie to ze śląskim Feniksem. Studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprezentowali łazik marsjański. Po 5 latach od powstania pierwszego prototypu zespół zaprezentował całkowicie nową konstrukcję, która wyróżnia się na tle innych łazików z całego świata. Paweł Jędrusik. Zespół Silesian Phoenix działa już od 5 lat, a teraz postanowił przygotować się do zawodów Anatolian Rover Challenge, które odbędą się w Turcji. Będzie to pierwsza okazja do sprawdzenia nowego robota w warunkach bojowych. W naszej opinii konstrukcja innowacyjna, ciekawa, niezwykła. Jak będzie można to dzisiaj zobaczyć, mamy nadzieję, że zatrzęsiemy troszkę rynkiem konstrukcji kosmicznych i mamy nadzieję, że uda nam się wziąć udział w tegorocznych zawodach, na które się zakwalifikowaliśmy w Turcji. Prace nad łazikiem trwały od roku, mniej więcej od maja zeszłego roku, i w tym czasie udało nam się pozyskać nowych sponsorów, zdecydowanie zwiększyć kadrę i wbudować całkowicie nową konstrukcję, którą sami zaprojektowaliśmy i w większości sami również wykonaliśmy. Będzie też ulepszane? Oczywiście, to jest na razie pierwsza wersja, pierwsza rewizja, która już wiemy, że ma pewne błędy, ale też mamy pomysły, jak je w przyszłości wyeliminować, więc to jest platforma, którą na lata zamierzamy rozwijać. We wtorek na Politechnice Śląskiej swoje łaziki marsjańskie prezentowali też studenci z Wrocławia i Krakowa.